Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek Silent Hill 4 The Room. Jedziemy dalej z akcją, ponieważ nie ma co mi trężyć, byliśmy tu już i zwiedziliśmy, tam jest jakaś statua do uzupełnienia, pewnie w Wish House będę musiał po piersie statuły znaleźć, uzupełnić, wtedy otworzy się droga do innego portalu i umrzemy. A może nie? Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, zobaczymy, co się będzie działo. W każdym razie musimy się teraz wrócić przez te lokacje, gdzie byliśmy wcześniej. Puste lokacje należy nadmienić, bo nic tutaj ciekawego nie było. No i co? Idziemy w inną odnogę. Gdzie ja bym teraz chciał pójść w zasadzie, muszę się zastanowić. Bardzo gęsto są rozmieszczone te dziury, naprawdę. Sporo gęściej są te dziury rozmieszczone, aka mogę te dziury jako zapisy teoretycznie traktować, niż były rozmieszczone w innych częściach Silent Hilla. Zwykle to był jeden save point na cały budynek, albo dwa może ewentualnie. Tak jak to było w pierwszej czy tam drugiej części. W pierwszej części chyba tak było, że był jeden zapis i koniec. I nie ma, że boli. Nie ma, że nie. Chcesz zapisać, to wracaj się na sam początek, elo. A ta gra, patrzę, tak już trochę mniej brutalnie do tego podchodzi. No to jest inny styl tworzenia gier. Dobra. Nie gadając, wracamy się do innej odnogi. Tutaj były też tylko muchy, więc mogę się przebiec. Chyba. Przynajmniej tak to wygląda. No puste lokacje, po prostu puste lokacje. Nic tu nie ma szczególnego. Sami widzicie, że to są... Niby coś jest, niby jest jakaś sceneria, ale z drugiej strony... Niczym to nie błyszczy, że tak mogę powiedzieć. Po prostu. No dobra, czyli możemy pójść tak, albo możemy się wrócić, co jest jakoś w sumie opcją, nawet bym chciał to zrobić, bo póki wejdziemy, zanim wejdziemy do tego Wish House, chcę zbadać wszystko dookoła, bo sądzę, że tu jest fabuła, bo to jest zaznaczone wielkim czarnym, nie czerwonym, wielkim czarną strzałą jest zaznaczone Wish House, więc pewnie tam trzeba iść. Spróbujemy pójść sobie najpierw w lewą stronę, tymi drzwiami, no bo niby czemu nie. O dziwo, jest otwarte. Siury są. A co to jest za dziwne? Aha, to jest jakiś słup. Myślałem, że to jest po prostu jakieś drzewo. Czy ty możesz mi jakoś kamerę obrócić, czy nie? No chyba nie. Jak my tutaj mamy przejście? Tutaj jest przejście. Jeszcze tylko chcę sobie zobaczyć, czy nie mam tutaj jakiejś amunicji do zebrania. Ale z dwóch opcji strzelałbym, że chyba jednak nie. Są jakieś dziwne słupy, które mają zrobić klimat. No i tyle. Żadnej amunicji, nic. No i jest jeszcze mucha do zabicia, naturalnie. Nic, co mogłoby mnie interesować, także... Matko boska, jakie dźwięki. Boże, mieć takiego psa w domu, wyobrażacie to sobie? Wstajecie w nocy, a on tam sam się pożera czy coś. Nie wiem, co ten pies robi. Strasznie mamy takie rozpieprzone te lokacje. Tutaj, w lewo, w prawo, na ukos, w bok. Od groma tego jest. Czy możemy znowu Oczywiście, nie mogę sobie kamery wyprostować, żebyś mi pokazał, co tam jest dalej. Muszę po prostu powoli drygać do tego. No trudno. Nie za duże te lokacje, ale też nie za dużo polotów sobie mają. Czy ja mogę coś zrobić z tym drzewem, bo to jest jakoś drzewo czymś owinięte, ale dla ciebie to chyba nie jest nic takiego szczególnego, bo nie chcesz tego nawet skomentować. Mój drogi kolego na H. Harry, Henry, Hermiona, jak ci tam było? Kolego, w ogóle mógłbyś sobie troszeczkę zmienić fryzurę, tak delikatnie na Biebera wyglądasz, więc nie jest to zbyt chwalebne. No coś tak kurde cicho jest, a jak jest za cicho, to jest niedobrze. Sami wiecie, że cisza to nie jest domena tej gry. A czy to jest domena tej gry zaraz przed tym, jak ma się coś wydarzyć? Patrzę teraz po skałach i po otoczeniu, czy to przypadkiem nie będzie jakichś wiksów za chwilę, bo to jest bardzo możliwe. Ta gra uwielbia tak robić, także ja bym się nie był zaskoczony. Przepraszam. No dobra, bossa to ja bym się spodziewał w Wish House, a nie tu. Nie wiem, co tam może być. Coś zaczęło... Nie mogę tego przeczytać. To strasznie jest podobne. Ręka wychodzi z ziemi. Ale nie, to tylko...
korzeń, na szczęście. Z jakimś drzewcem się będę napierdzielał tutaj? Słuchajcie, no jeśli to jest starcie z bossem, to ja nie jestem totalnie przygotowany. Także może być wesoło. Coś tu mi zawyło, nie wiem co to jest. Czy jakbym w tamtą stronę poszedł, to bym... Nie, no dobra, nie będę cienkim wacusiem. Idziemy dalej, zwiedzimy to do końca. I co, i znowu kamienie. Wszędzie te podpisane kamienie. Ktoś lubi bardzo pisać po kamieniach, na to wychodzi. No, jakieś dziwne napisy. Tam coś leży i jest dziura przede wszystkim. No zobaczcie, jakie bogactwo. I znowu ten taki stojak dziwny, czyli to może do czegoś służyć faktycznie ten stojak. Tędy nie można przejść, tu jest jakaś studnia. Za ciemno, żeby cokolwiek zobaczyć. A to jest jakiś kij golfowy? Co to jest? Zaraz zobaczymy, zresztą podniesiemy, zobaczymy. Może to jest po prostu nowa broń? Znowu ten dziwny napis. Po prostu jakieś dziwne napisy. Ktoś bardzo lubi podpisywać rzeczy. Może jest przedszkolakiem, bo w przedszkolu się zwykle wszystko podpisywało, albo w szkole. No to wygląda na kij golfowy. Golf club powerful and easy to use, but it looks like it could break easily. Wygląda na to, że bardzo łatwo może się zniszczyć. Aha, czyli to jest taka... takie glass cannon troszeczkę, bym powiedział. Czyli można to... fajnie z tego korzystać, ale łatwo się to zniszczy, jak będę za bardzo z tego korzystał, tak? Dobrze ja rozumiem? Chyba dobrze zrozumiałem, nie wiem, prawdopodobnie mi jeszcze o tym powiecie. No skoro jest dziura, to co? No wracamy i zapiszemy. Zawsze jak mi dają możliwości, to czemu nie? Nie wiem czemu aż tyle jest tych dziur, czy to jest... Czy to ma mi coś sugerować, czy coś takiego? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Cały czas się budzę w taki sam sposób, nic się tutaj nie zmienia. Moment. Normalnie mi się ten pokój nie ładował. To jest troszeczkę dziwne. Czy ten pokój się w takim razie zmienił? Zobaczymy, nie wiem. Dobra, najpierw przez wizjer. Może coś ciekawego nowego będzie. Halo, halo? No coś jest. Znowu jest chyba to samo. Ona się opędza od tych much. Raczej wydaje mi się, że to ta sama scenka, jak wcześniej widzieliśmy. Nie wiem, czy to w poprzednich odcinku, czy w tym. W tej sesji nagrywania, tak mogę powiedzieć. Okej, jeszcze zobaczymy sobie przez dziurę w ścianie. Być może, no nie wiem, nie osiągnąłem nic takiego w tej grze, tylko eksploracji dokonaliśmy. Dobra, nic tu się nie zmieniło. A dziura? Dziura też się nic nie zmieniła. Czyli możemy zapisać i iść dalej. Eksplorować wszystko. Zapisujemy naturalnie. Wiecie, póki gra mi daje takie możliwości, to trzeba z tego korzystać, bo nigdy nie wiadomo, w którym momencie mi się coś zacznie wypierdziała. Może przez okno trzeba zerknąć, coś nowego się działo. No nie, stoją sobie w oknie, nic się nie zmienia. Ten leży. Nikt pornusów nie ogląda, nikt zbieraźnych rzeczy nie robi. Nic ciekawego. Idziemy stąd. Spierdzielamy stąd, bo nie ma co. Dobra, z powrotem. Jazda, jazda, biała gwiazda, wejdź tam. Dzień dobry. Cyk. Enter the hall, of course. No kolejna, bym powiedział, delikatnie... Kolejne przejście bez polotu. Nic tutaj ciekawego nie było poza... poza tym... golf club. No tym kijem golfowym na końcu, to nic się tutaj ciekawego nie działo. Jeszcze mamy do zbadania Wish House na zewnątrz. Zobaczymy, czy tam coś się zmieni. Dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Ta łapska też mi się nie przyda. Czy to jest jakiś event, który się załącza, jak tu przejdę, czy po prostu coś tu faktycznie zaraz będzie? No nie wiem. Może jak się stąd wrócę, to zaraz będzie mnie coś gonić? Nie wiem, zobaczymy. Ale on tu nie zaznaczył niczego, więc raczej... ta łapa z korzeniem to... raczej ten korzeń w kształcie łapy to nie jest nic ciekawego. Dobra, możemy dalej jeszcze iść. Nie ma tu psiurów? Tu chyba jeszcze nie było, dobra. To przejdźmy sobie kulturalnie. Następna lokacja to już były psiury, z tego co pamiętam. Tak, są psiury. Więc muszę sobie powoli teraz... Jezu, ile ich tu jest.
Masakra normalnie jakaś. A te dźwięki, które one wydają, no też nie są za bardzo pocieszające. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Te dźwięki też nie są za mocno pocieszające, więc jakby... bym powiedział. Wyjdźmy stąd. Dobra, golf club ogarnięty. Gdzie jeszcze możemy pójść? Naprzeciwko. No to dobra, i biegniemy naprzeciwko w takim razie. Jeszcze tam mnie nie było. Jak na razie odkrywanie wszystkiego idzie mi bardzo dobrze. Aczkolwiek nic nie ma interesującego w tym, co odkrywam. O co tu jest napisane? Nie mogę tego przeczytać, ale jakieś tutaj są napisy zakrwawione, tak? Albo na takie wyglądają. Jest jakaś niby krew. Przynajmniej tak to wygląda. Znowu wilkołaki. Cudownie. I no tylko tego brakowało w tej grze, żeby jeszcze wilkołaki mnie miały nadżerać. Dobra, spójrzmy sobie, czy nie ma jakichś żadnych zapasów. Mi bardzo jest przykro z tego powodu, że ta gra nic mi na razie nie oferuje. Rzuciła mnie w mnóstwo lokacji. Nasłuchuję też przy okazji, czy nic tutaj nie ma. Nie no, ani zapasów, ani... nie wiem, itemów do zbierania. Gdyby to było wypełnione jakąś zawartością, to byłoby sporo ciekawiej i lepiej, no ale... dobra, dalej. O! Dobra. Gościu jest! Uciekamy od nich, bo ci goście to są naprawdę... zdradliwi. Mogę jeszcze pójść w lewo, albo mogę się wrócić do dziury. Dziura to jest zapis gry. Czy ja potrzebuję zapisu? Niekoniecznie. Czy coś tu jest jeszcze ciekawego w takim razie? Wypierdzielaj. Spieprzaj mi stąd. Nie potrzebuję cię ani twoich gamków, które sprzedajesz. Idźmy od razu dalej, nie będę tej dziury badał. Za blisko to jest. Aha, to jest... myślałem, że to scenka. Halo? Dzieciaku? Little boy, what are you doing here? You're finally the third revelation. Something's gonna happen. That nosy guy that was here, he said it too. Something big is gonna happen. Finally, it's gonna happen! Coś dużego ma się stać. Znalazłem dzieciaka w ogóle w środku tego dziwnego miejsca. No bardzo, bardzo ciekawie. Widzę tutaj pozaznaczane jest na mapie jakieś dziwne miejsca są, więc prawdopodobnie będę mógł coś... nie ma tutaj nic ciekawego. Jest jakiś koleś, o którym cały czas mówią. Jakiś taki wścibski koleś, nosy guy. I ponoć on coś tam mówił, że ma się zdarzyć. Czekaj, czy to jest dziura, do której może mogę wskoczyć? A, tutaj był wykopany grób. Na dole trumny jest wygrawerowany napis 11121. A, no poczekaj, ale tamta, co miała na cycku napisane, to też miała jakiś numerek, nie? Tutaj coś jest, to jest jakaś brama chyba, z tego co widzę. Też miała coś ona na cycku wygrawerowane, prawda? No miała. To są może po prostu numery ofiar? Czy numery ludzi? Cokolwiek? Nie wiem, trochę to dziwne, ale podobno to nie są szyfry. No nie są, na razie nigdzie nie mam do wpisania żadnego, więc... na kamieniu jest napisane. Threat to jest zagrożenie jakieś. Jest tutaj. I ten, że dom zostanie zmieniony w piekło mocą Lorda. Tego Lorda, nie że Boga, tylko tego, co stworzył ten świat alternatywny, tak? O to chodzi. Co to jest? To jest jakiś dziwny napis. Ale słuchajcie, czy to, że tam było napisane... znaczy, że ten koleś powiedział, że coś dużego ma się stać, to znaczy, że ma być jakieś bosidło, czy po prostu ja tak mogę sobie wesoło biegać? Wiecie, no w razie czego ja bym zapisał grę. Może to głupie, może nie powinienem, ale ja bym się wrócił tak, żeby mieć chociaż spokój ducha w prawą stronę. Bo tam jest jakiś dziwny napis, są dziwne drzwi, tu jest jeszcze w ogóle coś. Halo?
Po drugiej stronie jest klif, po drugiej stronie tego płotu nie mogę iść dalej. Dobra, zapiszemy sobie grę, tak na zaś, wiecie, nie wiem czy nie będzie bossa, czy nie utracę jakiegoś postępu. Nie wiadomo, nikt tego nie wie, wejdziemy do dziury, żeby był spokój. Cały czas lata tutaj ten Pierdzisław, kozi trąbka. I mnie denerwuje ten duch. Najbardziej irytujący przeciwnik w tej części chyba póki co. Dużo jest zapisów, nie? Strasznie dużo jest zapisywania w tej chwili. Nie będziemy cały czas sprawdzać tych dziur, ja tylko tutaj chodzę cały czas i tak cały czas zapisuję i jestem w... dobra, czekaj, na dół bym chciał, dobra. I tak cały czas tutaj chodzę i zapisuję często, więc nie mam chyba powodu, żeby... Nie mam chyba powodu, żeby cały czas się jąpić na to, na drzwi, a to na coś. A, w ogóle zrzuciłbym sobie do tego, do Stasza parę rzeczy. Na pewno bym sobie zrzucił apteczkę, bo raczej ona nie jest mi potrzebna. Apteczkę i ten kij. Może na razie kij to zostawię. Mam jeszcze 5 miejsc, więc raczej powinno być ok. No gra tak troszeczkę mi sypnęła zasobami i teraz jeśli chodzi o zasoby, to jest taka trochę, bym powiedział, no... Cisza! Tak trochę spokojnie się z tymi zasobami zrobiło. Dobra, wejdziemy, to musimy iść w lewo od razu. Zobaczymy, co tam dużego ma nadejść. Co takiego ma dużego nadejść tutaj? To jest jakiś cmentarz swojego rodzaju, tak w ogóle. Z dziwnymi drzwiami w tym cmentarzu. Ja nie zrozumcie mnie źle, lokacje są bardzo fajne, tylko problem polega na tym, że są puste. Trochę mnie to wybija z rytmu, bo jednak w tym Silent Hillu zwykle się coś działo, a tu jest pusto, jakby normalnie... Jak po przejściu siabrowników jakiś. Zamknięte z drugiej strony, nie mogę otworzyć. Aha, czyli na razie to jest zamknięte. No niepotrzebnie w takim razie zapisywałem grę i się strachałem. Wiecie, strachałem. To chyba to chodzi tylko o to, że nie chcę później... Jakby była ewentualnie walka z bossem, to nie chcę później się wracać. Nie wiadomo ile. A tam jest ten Pierdzisław, kozi trąbka. Dobra, bokiem przejdziemy. Nie ma co się z nim tam handlować na garnki, on jest tym lepszy. Dobra, nie krzycz! Jeszcze ci nic nie zrobiłem. Czekaj, to było tędy. Też umiem. Widzisz, jak jestem fajny? Ja też tak potrafię. Fajnie, co? A się tego nie spodziewałeś, że ktoś ci odpowie. Takie będzie tylko... A tu jest nagle... Nie wiem, co ci powiedziałem, ale... Mam nadzieję, że coś brzydkiego. A tu jesteś, gościu. Ciebie tu chyba wcześniej nie było. Podejrzewam, że... To po prostu on był tam, teraz jest tu i po to, żebym... Tam jest zamknięte, bo najpierw ten Wish House muszę zwiedzić. Pewnie. I tam będzie jakieś przejście. Do którego to przejścia dostanę klucz, coś mi usiadło na monitorze, wnerwiającego nie chcę zleść, jakiś owad. I prawdopodobnie dostanę klucz z Wish House'a, tak? Tak bym strzelał. Do eksploracji było w diabły, więc ja teraz potrzebuję jakiejś akcji, gro, czegokolwiek. Jakiś dziwny napis, czy ja dostanę jakieś ability, żeby czytać te napisy, czy do końca życia nie będę wiedział, co tam jest napisane. Halo? Drzwi się nie otwierają, tak? Ja je otworzę. Ten koleś coś ci dał, ten wścibski. Dasz mi to? Ale nie za darmo. A co ty chcesz, gościu? Aha, napić się chcesz. Może to mleko z lodówki, które wyjąłem. No dobra, no skoro chcesz. Masz. Udało się. Oh man, that was awesome. Here, take this. There's something written on it. Dostałem taką chyba łopatkę do pielenia, nie? To chyba coś takiego jest. No daj mi to. Co to jest właściwie? Co tam jest napisane?
A, jest napisane krwawym, jest jakiś krwawy napis, krwawa inskrypcja. Weźmiesz to? A, mam jakiś inny wybór? No po to mu ci dałem to czekoladowe mleko, żeby móc to teraz mieć. Dobra, i co tu jest napisane? Naprzeciwko, gdzie rzeka i... Rzeka? Nie rzeka, jezioro. Się spotykają. W środku ręki... która trzyma ziemię, czy coś w tym stylu. Ja wiem już, o co chodzi. To chodzi o ten korzeń taki, co ma taka łapa wystaje, taki korzeń, to pewnie tam trzeba podejść. A możemy tutaj podejść? Zamknięte. No to trzeba będzie pewnie tam pobiec i to wykopać. No to poczekaj, to było... Daj mi się zastanowić. To było dobrze, myślę. Tak, to było tam. Mhm. Dobrze, że ja wiem, o co chodzi, okej? Okay? Pamiętam chyba, gdzie to było, mam nadzieję. To było chyba tutaj, prawda? Chyba tak. Tylko nie pamiętam, gdzie były psy. Psy były chyba w pierwszym tym. Tak, psy były w pierwszym, czyli tutaj musimy wolno się poruszać. Co by ich nie zrazić. Powiem wam, że takie rozwiązanie, że trzeba po prostu pobok nich przejść na spokojnie, bo one są ślepie i nie widzą dół, jest trochę lepsze niż te... Niż te opcje, co były, chciałem sobie... Ja nie ufam tej grze, wiecie, ja nie chcę odrywać od tej gry wzroku za bardzo. A jak patrzę na stoper, to odrywam wzrok. Nie ufam tej grze i nie chcę po prostu na włączonej grze patrzeć gdzieś indziej, rozumiecie, o co mi chodzi? No. Także o to chodzi. Musiałem spojrzeć na stoper. Ja też jestem głodny. No dobrze, co my tu mamy? Muszę teraz z tego skorzystać. Co ja takiego dostałem? Zardzewiały krwawy klucz. Ten, co go trzyma ten klucz, będzie się błąkał po wieczność. I teraz tak, pamiętacie tą taką, ten taki napis? Nie pamiętam, gdzie on był, ale był taki napis, że jak ja będę miał ten klucz i z tym kluczem wejdę do środka, to będę się błąkał w nieskończoność, podobno. I teraz. To pewnie chodzi o ten dom, do którego mam wejść, czyli nie mogę do tego domu wejść z kluczem. Deal jest taki, jedyne co ja mogę teraz zrobić, to jest tak, albo otworzyć tym kluczem ten sierociniec, nie wiem do czego będzie ten klucz, może do sierocińca, może tam gdzie jest to przejście zamknięte. Prawda jest taka, że nie mogę z tym kluczem wejść do tego domu. O. Well, that's different. Czekaj, to już się zaczęło, że będę się błąkał w nieskończoność, to już się tu zaczęło? Ten efekt, czy... No bo nie wiem. No zaraz się okaże zresztą. Na razie jest jakaś mgła tylko cholerna taka. I to po podniesieniu tego klucza. Nie wiem, czy to było celowe. Chyba celowe. Na razie musimy być spokojni. Spokojnie wrócę do tej dziury, zapiszę grę i potem spróbuję z tym kluczem wejść do środka. Zobaczymy, co się stanie. Znaczy tutaj przypadkiem nie, to jeszcze z następnej lokacji było. No dobra, jeszcze tutaj musimy tylko obok psów przejść. Aha, czyli po prostu z tym kluczem tędy nie przejdę, rozumiem, tak? Dobrze, widzę, o co chodzi. Zrozumiałem. Okej, czyli musimy się wrócić. Wrócić się w tę stronę. Już załapałem, o co chodzi, jak psów nie było, to załapałem, o co chodzi. Będę mógł teraz czytać dzięki temu kluczowi tę inskrypcję? O, raczej nie. Dobra, czyli musimy się... Tu jest chyba ten, co ze ściany wychodzi. Włazimy do środka. Czyli z kluczem się za bardzo nie pobłąka. Muszę klucz do Stasza wrzucić. Tak to wygląda. Takie to klimaty będą, słuchajcie. No dobra, ale zaskakująco łatwo mi idzie rozkminianie tej gry. Nie wiem, czy dlatego, że jest łatwa, czy po prostu daje bardzo dużo wskazówek.
i jest łatwa, bo jest aż zbyt łatwa, jeśli chodzi o takie... Na razie żadnej sensownej łamigłówki w tej grze nie zobaczyłem, a mamy już który odcinek? 8? No nie wiem, gdzie jest najlepszy moment, żeby dobrą łamigłówkę umieścić, ale to jest chyba już jeden z lepszych czasów, żeby to zrobić, prawda? Na razie ten klucz dostałem. I nic z tym kluczem nie mogę póki co zrobić. Zapiszmy sobie grę. Why not? I zerknijmy, czy ten klucz może mi pomóc w jakiś sposób. Pewnie będę musiał zrobić tak. Odrzucić ten klucz do Stasza. Przejść w tamtym, bo jak mam ten klucz przy sobie, to nie mogę tam przejść. Więc kluczyk do Stasza. Wracamy. Dobra. A i przy okazji, czy coś się zmieniło, jak ten klucz podniosłem, czy nie? Tylko ten koleś się patrzy cały czas i jąpi. Strasznie fajny krawat masz, koleś, taki nietypowy. Takie jakieś... Sztuka to jest taka, nie? Sztuka. A cały czas stoicie pod moimi drzwiami, w ogóle o co wam chodzi? Ejeju, uspokójcie się. Co to za podglądanie w ogóle? Tylko ja mogę podglądać sąsiadkę, jak się przebiera. Zobaczmy w ogóle, czy się przebiera. Nie, siedzi. Nic ciekawego się nie dzieje. To już było, także idźmy teraz bez klucza, który wykopaliśmy. Wtedy trzeba będzie... Już wiem, po co ta dziura jest. Po co jest aż tyle tych dziur. Już teraz wszystko wiadomo, prawda? Tylko teraz zauważyłem, że będzie mnie ten dziad gonił, jak stąd wyjdę. No wylos ze ściany i patrzy się na mnie, patrz na niego. Idźmy stąd. Bo cię potraktuję czymś. Prądem takich dziadów... Może to jakaś niestrawność albo coś takiego. Przykro mi, stary. Espumisan weź, to chyba na wzdęcia czy na coś, to jest... To pomaga podobno. To co? Tak kurde, już chciałem biec. Już bym się zapędził. Już bym się wdupił jak śliwka w komput. Am się wdupił, ale się nie wdupiłem na szczęście. Dobra. Okej, czyli teraz możemy łazić, póki jesteśmy tutaj. Teraz bym chciał zrobić coś takiego. Chciałbym pójść po ten klucz, wrócić się po niego, bo będę musiał pewnie teraz wrócić się, przyjść tutaj z powrotem. Prawdopodobnie. Albo to jak nie tu, to tam, bo nie wiem, gdzie ten klucz pasuje, więc na razie zobaczmy, może to jest tutaj. Wejdziemy z powrotem do tej dziury. Zobaczymy, gdzie on pasuje w zasadzie. Tak, widzieliśmy to. No taka sobie mechanika, bym wam powiedział. No nie wiem, trzeba się wracać z powrotem do tego domu i w ogóle. Tak sobie. Weź sobie ten klucz. Za sobą. O Jezu, przez chwilę się wystraszyłem, gdzie jest klucz, ale... Aj, głupi po prostu jestem. O matko, dobra. Gdzie to jest? Tu jest kluczyk, tak? Daj mi ten kluczyk. I wypierdaczamy stąd. Rusty bloody key. Zakrwawionym kijem musimy otworzyć drzwi. Jeszcze nie wiem, które, ale któreś? Ciekawe, jakie efekty to będzie miało na innych przejściach. Czy to tylko tu, Wander for Eternity, czy to tylko w tamtym miejscu nie można przejść? To jeszcze są jakieś inne miejsca? No dobra, zobaczymy, czy tu da się to otworzyć. Użyłem i zniknął mi ten klucz. No dobra, czyli jest okej. No, znalazłem. Co tam? Byś chciał? Gives me the chills. No to fajnie. Dobra, no to wejdziemy do tego domu, zobaczymy, co się dzieje. Dzień dobry. No i dobra, mamy wish house jakiś, ale słuchajcie, wygląda na to, że to już jest najwyższy czas, żeby zakończyć ten odcinek, więc ja po prostu wyjdę stąd, wrócę się, chyba że są drzwi zamknięte. Nie. Koleś tam został. Także ja się wracam, zapiszę sobie grę. No i mam nadzieję, że wam się podobały dwa dzisiejsze odcinki. Co prawda nie działo się na nich za dużo, no bo musimy odkryć teren, a że na terenie nic nie ma, no to... No niestety. Aczkolwiek... No zobaczymy, może się gra po prostu powoli rozkręca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.